Szanowny Panie Ministrze, przewielebny Ojcze Założycielu Akademii, przewielebny Księże Rektorze tejże Akademii, przewielebny Księże Prezesie Fundacji, dostojne osoby duchowne, Szanowni Państwo, według tytułów, godności, urzędów, funkcji, przypadł mi miły zaszczyt przekazania Państwu wyrazów szacunku i pozdrowienia od przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej księdza Krzysztofa Olejnika. A teraz proszę o wysłuchanie refleksji Chrystusowca o swoim starszym współbracie w zakonności. Papież Benedykt XVI w przemówieniu wygłoszonym 27 maja 2006 roku w Wadowicach zacytował znaną sentencję Goethego: kto chce zrozumieć poetę, powinien udać się do jego kraju. I kontynuował: tak też, aby zrozumieć życie i posługę Jana Pawła II, trzeba było przybyć do jego rodzinnego miasta. Nawiązując do słów papieża, w kontekście dzisiejszej konferencji wyrażę przekonanie, aby zrozumieć dzieło księdza biskupa Stanisława Stefanka dla Polonii i Polaków za granicą, trzeba dotrzeć do źródła jego działalności, którym jest charyzmat zakonu, do którego należał, to jest Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Charyzmat Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców opisał w ustawach kardynał August Chląd, prymas Polski, założyciel naszego zgromadzenia. Charakterystycznym duchem towarzystwa jest a. bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej w wychodźstwie. B. żądza ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra tułaczy polskich. C. bezwarunkowa karność wewnętrzna w duchu wiary. Prymas założyciel wskazał nam, chrystusowcom, również zewnętrzny kierunek tego charyzmatu. Zewnętrznym zadaniem towarzystwa jest apostolstwo na rzecz rodaków za granicami państwa, a więc przede wszystkim wszelka działalność duszpasterska i religijna wśród nich, a w miarę potrzeby i możliwości także społeczna i kulturowa opieka nad nimi. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek w swoim życiu utożsamiał się z charyzmatem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Wypowiadane przez niego „jestem chrystusowcem”, potwierdzane również w pisowni swojego nazwiska krótkim TCHR, skrótem zakonnym naszego zgromadzenia, świadczą, że świadomie w swoim życiu i działalności realizował charyzmat zakonu, do którego należał. Pierwszy ślad jego utożsamiania się z Societas Christi pro Emigrantibus Polonis można dostrzec w prośbie o przyjęcie do niższego seminarium duchownego z 1949 roku. 13-letni Stanisław Stefanek napisał wówczas: praca duszpasterska na wychodźstwie odpowiada w zupełności mojemu usposobieniu i jest mym pragnieniem. Chrystusowcem został 8 września 1952 roku poprzez złożenie pierwszej profesji zakonnej. Prośbę o dopuszczenie do tej profesji motywował rozpoznaniem powołania do realizacji charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego. Napisał: w czasie nowicjatu wyrobiłem sobie przekonanie o moim powołaniu do stanu zakonnego i kapłańskiego oraz poznałem i ukochałem ducha i cele towarzystwa. Od złożenia pierwszej profesji zakonnej
do końca swego ziemskiego życia jako kleryk, prezbiter, biskup był Chrystusowcem. Konsekwentnie realizował charyzmat, którym został obdarzony przez Ducha Świętego. Niewątpliwie dzieło księdza biskupa Stanisława Stefanka dla Polonii i Polaków za granicą posiada ścisły związek z charyzmatem Towarzystwa Chrystusowego. Przytoczę kilka opinii na ten temat. Ksiądz Ignacy Posadzy, współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego, po ogłoszeniu nominacji biskupie i księdza Stefanka napisał: nowy biskup idzie pełnić swoje posługiwanie biskupie wierny ideałom naszego założyciela. A te ideały streszczają się w bezgranicznym ukochaniu sprawy Bożej i Kościoła, w żądzy ofiary z siebie, w radosnym poświęceniu swoich sił, życia i wygód dla dobra nieśmiertelnych dusz. Ojciec Mieczysław Witalis, redemptorysta, w książce Świadek Ewangelicznej Dobroci w zbiór wspomnień o księdzu biskupie Stanisławie Stefanku wskazuje na wierność biskupa Stefanka zakonnemu charyzmatowi. Zawsze chciał być wierny duchowości założyciela zgromadzenia, księdza kardynała Augusta Chlonda. Wydaje mi się to takie niezwykłe. Normalnie, kiedy zakonnik zostanie biskupem, pochłania go szybko praca dla diecezji. A on czuł, że jego Pan Bóg powołał do Chrystusowców i że ma dalej obowiązek realizować się w duchowości tego zgromadzenia. Bardzo byłem tym zbudowany, gdyż ta wierność wymagała od niego ogromnego wysiłku i samozaparcia. W wywiadzie Blisko Chrystusa, Blisko Człowieka, opublikowanym w miesięczniku Msza Święta w 2009 roku, ksiądz biskup Stefanek na pytanie, czy nadal żyje powołaniem zakonnym, odpowiedział: dla mnie śluby zakonne są ślubami dozgonnymi. Dopóki żyję, jestem zakonnikiem. W przypadku zakonnika chodzi też o charyzmat zakonny. Kilka dni przed śmiercią, 1 stycznia 2020 roku w Łomży, wyznał księdzu Krzysztofowi Olejnikowi, przełożonemu generalnemu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej: jestem dumny z tego, że jestem Chrystusowcem. Panu Bogu dziękuję za przywilej bycia w Towarzystwie Chrystusowym. Siostra Maksymiliana Ląd, nazarentanka, we wspomnianej wcześniej publikacji Świadek Ewangelicznej Dobroci w dyskretny i wymowny sposób opisała ukochanie charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej przez księdza biskupa Stefanka. Gdy wracał z misji zagranicznych, interesująco opowiadał o pracy księży wśród Polonii, o wyzwaniach duszpasterskich, o spotkanych tam rodakach. Lubiłyśmy słuchać jego pięknych opowieści. Szanowni Państwo, konferencja, w której uczestniczymy, stanowi swoistego rodzaju opowieść o biskupie Chrystusowców. Aby zrozumieć jego dzieło dla Polonii i Polaków za granicą, trzeba dotrzeć do źródła jego działalności, którym jest charyzmat zakonu, do którego należał i który ukochał. Dziękuję za uwagę.